Nazywam się Dima Stepanenko, jestem z Ukrainy, mieszkam w mieście Sumy. Nazywam się Dmitrij Łukaszenko, jestem z Nikopola, do Ukrainy bliżej tak miasto koło Dnipropetrowska, bliżej tak do Донецька, там где. Називаю себе Бутенко Євгеній, я сам українцем, мешкам в Києві, мам 14 лет, приїхав до Польщі студіювати інформатику в політехніці Опольській. Називаю себе Альона Катенюк, уродилася в Вінниці і там мешкам. Ще Микита Кашпрук, я сам з Львова, мам 16 лет. Мам на ім'я Артур Черненко, мешкам на Україні в пінкному місті Львові. Мам 17 лет. W sierpniu 2014 roku Dział Współpracy Międzynarodowej wspólnie ze Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej zorganizował drugą edycję letniego kursu języka polskiego dla kandydatów na studia w Politechnice Opolskiej. W kursie wzięło udział prawie 50 osób z Ukrainy i Białorusi. Są to osoby, które już zarejestrowały się na studia na naszej uczelni, które myślą o tym, żeby dokonać takiej rejestracji w najbliższym czasie, oraz osoby, które najprawdopodobniej podejmą studia na naszej uczelni w ramach programu wspólnych studiów, który prowadzony będzie z Politechniką Odeską. Program dydaktyczny kursu obejmował kurs ogólny języka polskiego, wprowadzenie do języka specjalistycznego oraz konsultacje indywidualne zarówno z lektorami, którzy prowadzili zajęcia, oraz ze studentami Politechniki Opolskiej. Zajęcia dydaktyczne prowadzili pani dr Świerczewska oraz pan dr Kubiak. Ja prowadziłam pierwszą grupę od zera, czyli takich uczniów, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z językiem polskim. Natomiast doktor Kubiak prowadził grupę zaawansowaną, tak zwaną drugą. Trzecia grupa to grupa średnia i tę grupę dzieliliśmy pomiędzy siebie. Całkowicie po polsku, z wyłączeniem jakiegokolwiek języka trzeciego. Młodzi studenci próbowali mówić po angielsku. Próbowali sobie tak pomagać, ale raczej staraliśmy się używać tylko języka polskiego. Jeżeli nie rozumieli słów, a nie rozumieli, wyjaśnialiśmy na różne sposoby, nawet naśladując dźwięki zwierząt. Na pewno będą musieli się uczyć dalej. Te grupy, które prowadziliśmy, były na odpowiednich poziomach. Początkującym, średnim, zaawansowanym, więc na pewno grupa zaawansowana pogłębiła swoją wiedzę, ale początkująca dopiero poznała te podstawy języka, więc będą musieli włożyć dużo własnej pracy, żeby sobie tutaj poradzić, ale te języki są tak podobne do siebie, że nie będą mieli z tym żadnych problemów. Polski nie jest trudny. On bardzo taki podobny do ukraińskiego, co dużo słów można domyślić i później my wszyscy wiemy, wiemy co ktoś mówi, ale tak mówić po polsku to trochę za trudno jest, bo tam trochę inaczej akcent, tam bardzo dużo słów podobnych i myślisz jak to prawidłowo będzie. Czy po ukraińsku, czy po polsku to jest słowo, i tu w tym jest składność. Powiem, że trochę jest trudne, bo jestem obcokrajowcem, ale można wyuczyć. Nie bardzo ciężko, tak. Trudna jest gramatyka po prostu. A nie ciężko uczyć się. Można wyuczyć ten polski język.
Chcę studiować informatykę w Politechnice Opolskiej, a potem zostać w Polsce i pracować jako informatyk. Chciałabym studiować w Politechnice Opolskiej na kierunku fizjoterapii, dlatego że z małych lat bardzo chciała tym zajmować. I dlaczego w Opolu? Bo bardzo podoba mi się miasto, jest takie małe, wygodnie. Dla mnie taka atmosfera jest fantastyczna. Serdecznie się żegnali. No tak, 3 tygodnie, po prawie 6 godzin dziennie robi swoje, 6 dni w tygodniu. Spotykaliśmy się codziennie i rzeczywiście zżyliśmy się, gdyż te relacje w trakcie zajęć musiały być niemal na stopie przyjacielskiej. Sam fakt wyjaśniania słownictwa, którego nie znali, i zachowywania się w sposób śmieszny nieraz, no wzbudził ich zaufanie i rzeczywiście rozogniły się nasze wzajemne relacje. Zaprzyjaźniliśmy się, można tak powiedzieć. Oczywiście na jakimś takim poziomie odpowiednim. Będziemy ze sobą korespondować i myślę, że kiedy zaczną już tutaj studiować, będziemy się spotykać. Może nawet nadal uczyć razem, mam nadzieję. Вітаю свою улюблену дівчину Віку. Хотів би передати їй привіт. Дуже тебе люблю, скучаю і жду тебе тут, в політехніці Опольській. Тьом. Передаю привіт своїй бабушці, тьоті, сестрі своїй двоюродній, ну і всім своїм родним, які живуть на Україні. Здесь мені дуже добре. Всем привет! Да, привет всем! Я в Польше, в Ополе. Очень прекрасная страна. Желаю всем приехать сюда и увидеть самим. Хочу передать привет моей родине и моим друзьям из Винницы. Привет с Польши до Украины. Мама и тато, привет! Я вас люблю!